że pan adwokat odebrał zawiadomienie o terminie dzisiejszego posiedzenia, ale na termin dzisiejszego posiedzenia się nie stawił. Jeszcze jedna, proszę państwa, kwestia. Bardzo państwa przepraszam, że musieliście państwo czekać na rozpoczęcie tej rozprawy. Po prostu poprzednia rozprawa się przedłużyła. Panie Marku, przewodniczący odczytaj. Pani Mariono, skoro tak pani skraca dystans, pani Mariono, ja w dalszym ciągu jestem przed złożeniem wniosku, nie tyle wniosku, przed złożeniem oświadczenia do protokołu z uzasadnieniem, które bardzo proszę, żebym mógł podyktować do protokołu. Komenda powiatowa policji w Nowym Targu obwinia pana o to, że 15 grudnia 2020 roku około godziny 19:55 w miejscowości Nowy Targ przy ulicy Szaflarskiej 176 w sklepie Castorama zakłócił pan spokój i porządek publiczny przebywającym tam klientom, personelowi oraz ochronie sklepowej. To jest wykroczenie z artykułu 51, paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Czy zrozumiał pan treść przedstawionego zarzutu? Czy zrozumiałem treść przedstawionego zarzutu? Że zakłócałem spokój. Tak. Zarzutu treść zrozumiałem, tak. Oczywiście nie przyznaję się do popełnienia tego czynu. Jako obwinionemu przysługuje panu prawo do złożenia wyjaśnień. Może pan również oświadczyć, że żadnych wyjaśnień pan składał. Będę składał wyjaśnienia w tej sprawie. Dobrze. W takim razie zapraszam pana za barierki. I poproszę jeszcze pana dowód osobisty. Ma pan dowód osobisty przy sobie? Mam inny dokument ze zdjęciem w postaci legitymacji dziennikarskiej. Pan nazywa się na Marek. Nie wiem, czy jak ma mama z domu? Rogacka. Panie Marku, kiedy się pan urodził? 20 kwietnia 1981. W Krakowie. Tak. Pan mieszka na ulicy Maliborskiej 10/6 w Krakowie. Panie Marku, czy pan ma jakiś zawód? Czym się pan zajmuje? Zajmuję się dziennikarstwem. Jestem redaktorem naczelnym portalu Czujny.pl. Dziennikarz. Czujny.pl. Czujny.pl. No nie jestem w stanie wskazać, ponieważ on jest różny. A mniej więcej około? Mniej więcej około 1000 zł. 1000 zł. Pan tak ktoś na utrzymaniu? Tak. Kogo? Syna i córkę. Małe, małoletnie dzieci. Tak, małoletnie dzieci. Panie Marku, proszę powiedzieć, czy pan leczył się psychiatrycznie, neurologicznie albo odwrotnie? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Odmawiam odpowiedzi na pytanie, czy leczyłam się psychiatrycznie, neurologicznie albo odwrotnie. Dobrze. Tyle pan był uprzejmy, tyle w miejscu. Panie Marku, z uwagi na to, że pewien okres czasu już upłynął, czy pan pamięta zdarzenie z 15 grudnia ubiegłego 2020 roku? Pani przewodnicząca, albo pani Mariolo, skoro pani Marku, pani Mariolo, no, ja jestem antysystemowcem w ogóle, ja waszego systemu nie uznaję. Ale nie, to nie jest moje zeznanie. No widzi pani, jak w takim razie pani Mariolo, ja będę dyktował, co ja chcę w swoich zeznaniach, chyba że pani wie lepiej ode mnie, co ja chcę zeznawać. To w takim razie ja sobie stąd pójdę, pani podyktuje moje zeznania, załatwi sobie tą sprawę i będzie lepiej. Przywołuję panią przewodniczącą do porządku po prostu. Do porządku prawnego przede wszystkim. Więc w pierwszej kwestii mam prawo do składania wniosków także w trakcie składania wyjaśnień i ja chcę skorzystać z tego prawa. Po pierwsze składam wniosek o poinformowanie mnie, kto to jest ten pan, jak on się nazywa. Kto to jest? Ale jak się pan nazywa? Pan nazywa się Piotr Sroka, jest przedstawicielem. Pan Piotr Sroka. Dzień dobry panu, panie Piotr Sroka. Pan jaką pełni funkcję? Proszę pana, bardzo proszę, żeby pan składał wyjaśnienia, a nie prowadził przesłuchania. Jest pan dziennikarzem, powinien wiedzieć, co pan może zadać takie pytanie, jakie nie wiem. Panie Piotrze Sroka, jestem dziennikarzem i chciałbym wiedzieć, dlaczego pan uczestniczy w procederze przestępczym przeciwko mnie, dziennikarzowi. Właśnie chcę się dowiedzieć. Jestem stroną postępowania. Pan jest stroną postępowania, tak?
Czyli pan, rozumiem, że w pełni świadomie współpopełnia przestępstwo w postaci tego wniosku o obwinienie mnie. Oglądał pan materiał dowodowy, rozumiem? I pan wie, w pełni świadomy jest pan, co robi tutaj, tak? Zawsze się pan może wycofać. Każdy, kto odstąpi od popełnienia przestępstwa, jest niekarany po prostu. Proszę składać relacje co do zdarzenia z 15 grudnia. Proszę na mnie, pani Mariolo, nie krzyczeć. Najpierw ustalam, z kim mam do czynienia. Po pierwsze, mam do czynienia z panią Mariolą Kołtoń, która sobie siedzi pod żelaznym orłem, który nie jest godłem Polski. Po drugie, mam do czynienia z bardzo takim panem nadpobudliwym Piotrem Sroką, który tutaj chce pełną odpowiedzialność wziąć za złożony wniosek, który po śledztwie dziennikarskim ewidentnie jest przestępstwem, samo jego złożenie. Oczywiście, że będę składał, więc na razie pierwszy wniosek, mimo że bardzo po grudzie idzie respektowania prawa przewidzianego w kodeksie postępowania karnego. Tak, jestem usatysfakcjonowany, wiem, z kim mam do czynienia. Jaki jest pana stopień i funkcja firmy, którą pan tutaj chce reprezentować? Proszę opowiadać o zdarzeniu. Ale ja chcę wiedzieć, kto mnie oskarża, Wysoki Sądzie. Jaki jest pana funkcja? Ale kim pan tam jest w tej firmie? Jakimś komendantem, wicekomendantem dzielnicowym, nie wiem, sprzątaczką pan tam jest? Kim pan tam jest? No chcę wiedzieć, kto to, co to jest za człowiek, co on tutaj robi i jaki ma... Kim on tam jest po prostu? Może pan wiedzieć. I proszę zaprotokołować, że oskarżyciel tutaj bezczelnie mówi, że ja sobie mogę coś chcieć. Nie, chcę, żeby to zostało zaprotokołowane, pani Mariolo. Czy tutaj w ogóle będzie cokolwiek protokołowane na tej sprawie? Widzi pani, jak to dobrze, że jest interwencja dziennikarska? Bo tak, to by wszystko to uleciało. Protokół całkowicie nie oddaje tego, co się tutaj dzieje na sprawie, prawda? Więc jeszcze raz proszę mi najpierw ujawnić informację. Pani jest asesorem sądowym, o pani wiem wszystko. Pani Mariola Kołtoń. Nawet wiem, że w czasie pandemicznym pani była nominowana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do firmy Sąd Rejonowy w Nowym Targu. Pan wiem już, jak się nazywa pan Sroka Piotr, tak? Natomiast nie wiem, kim on dalej jest. Czy on jest komendantem, czy on jest jakimś funkcjonariuszem, czy jest referentem w tej sprawie, czy na przykład kolega prowadził tą sprawę, on go wysłał. Chcę wiedzieć, jaki jest poziom jego zrozumienia tej sprawy, czy on ma świadomość, w czym uczestniczy. To jest bardzo ważne, żeby dowieść interwencji dziennikarskiej, co się tutaj w ogóle dzieje. Składam wniosek formalny o odczytanie treści protokołu. Chciałbym wiedzieć, co w tej chwili zostało zaprotokołowane, to co się wydarzyło na tej sali. Mam na podstawie kodeksu postępowania karnego takie prawo, więc proszę sąd o odczytanie protokołu z tej sprawy, co tu się wydarzyło. Ponieważ wiemy, co tu się wydarzyło, chciałbym wiedzieć, co pani zaprotokołowała. Cały czas oczywiście składam wyjaśnienia i będę je składał. Proszę odpowiedzieć na pytanie o zdarzenie z 15 grudnia. Proszę odpowiedzieć na wniosek odczytania dotychczasowego protokołu, ponieważ chcę wiedzieć, na jakim poziomie szczegółowości ten protokół jest sporządzany. Po zakończeniu rozprawy może pan zapoznać się w biurze obsługi. Wysoki Sądzie, bo ja poproszę o przerwę i znajdę pani dokładnie ten przepis artykułu kodeksu postępowania karnego, że ma pani nie prawo mnie przekierować na koniec rozprawy, tylko obowiązek przeczytania tego protokołu. Więc proszę go przeczytać, aż w końcu dojdziemy do wspólnej konstatacji, żeby literalnie respektować kodeks postępowania karnego, w tym, że jak składam wniosek, to go składam i chcę go uzasadnić literalnie swoimi słowami, a nie sądu słowami. Jeżeli będę zeznawał, to ja chcę zeznawać i chcę, żeby słowo w słowo, przecinek i kropka było to, co ja zeznaję, a nie to, co sąd sobie przekonwertuje. Sąd nie jest translatorem w tej sprawie, Wysoki Sądzie. Sąd jest sądem, ma uczciwie rozsądzać, co tutaj się w ogóle wydarzyło. Zamierzam usłyszeć treść protokołu, co pani zaprotokołowała. Czy pani, nie wypełni pani tego, tak? Świetnie, tylko że pani Mariola prowadzi tą sprawę w oparciu o przepisy kodeksu postępowania karnego. Jeżeli je pani sobie dowolnie nagina, to jest przekroczenie uprawnień, proszę pani. Zaraz. Pierwszy wniosek nie udało mi się złożyć. Drugi wniosek mi się nie udało złożyć. Pani nie odczytuje protokołu, mimo że ma pani obowiązek. Trzecie. Nie dowiedziałem się, kim jest ten pan. Chciałbym wiedzieć, kim jest ten pan. Po czwarte, chcę wiedzieć, w jakiej on zależności służbowej jest z panem Piotrem Dara. Zna pan pana Piotra Dara?
Znam, panie Piotrze Sroka. Czy zna pan, panie Piotrze? Nie wiem, o czym pan mówi. No. A nie wie pan, o czym ja mówię. Piotr Dara nic panu nie mówi? Ponieważ, proszę pani, okazuje się, że Piotr Dara jest bardzo rodzinnie zamieszany w tą sprawę, a jest wicekomendantem. Jak to się stało, że to ja, osoba poszkodowana w tej sprawie, jestem tutaj obwinionym w sytuacji, kiedy Piotr Dara jest wicekomendantem i rodzinnie jest zainteresowany tą sprawą? Proszę pani, czy pani ma zamiar zacząć protokołować? Dziękuję. W końcu jakiś wniosek został rozstrzygnięty. Piotr Sroka oświadcza, że jest stroną postępowania i to uzasadnia jego udział w rozprawie. Obwiniony zwraca się do Piotra Sroki, informując, że jest współodpowiedzialny za złożenie wniosku przeciwko niemu. W tym miejscu obwiniony domaga się wyjaśnienia Piotra Sroki, dlaczego go oskarża. Obwiniony wnosi o zaprotokołowanie tego, że Piotr Sroka powiedział do niego po tym, jak oczekiwał podania pełnionego stopnia, pan sobie może chcieć. Obwiniony oświadcza, że ma informację o przewodniczącym, wie, że w czasie pandemii została nominowana na stanowisko asesora i przyjęta do firmy Sądu Rejonowego w Nowym Targu, natomiast nie wie, kim jest osoba Piotra Sroki i jaki pełni stopień. Obwiniony wnosi o odczytanie protokołu rozprawy. Przewodniczący urzędu stwierdził, że nie jest w stanie odebrać od obwinionego wyjaśnień, który permanentnie przerywa prowadzenie rozprawy, nie składa wyjaśnień, domaga się odczytania protokołu. Obwiniony oświadczy, że wtedy kim jest Piotr Sroka, jaki pełni stopień, a na co, jaki związek ma z osobą o nazwisku Piotra Dary. W tym miejscu wnoszę sprostowanie do protokołu na mocy kodeksu postępowania karnego. Przy najbliższej okazji ja sobie się lepiej przygotuję, będę konkretnymi artykułami tutaj rzucał. Wiem po prostu, że te artykuły istnieją, natomiast żebyśmy już o konkretach mówili. Sprostowanie do tego protokołu brzmi, że ja, Marek Majcher, nie informowałem pana Piotra Sroka, że jest współodpowiedzialny za złożenie tego wniosku, tylko zadałem mu pytanie. Zadałem mu pytanie, czy ma świadomość tego, jaką sprawę reprezentuje i czy ma świadomość tego, że może współuczestniczyć w popełnianiu przestępstwa, którym jest samo sporządzenie tego wniosku o ukaranie. Sam ten wniosek jest po prostu w mojej ocenie i ocenie naszej redakcji jest przestępstwem z artykułu 231 kodeksu karnego i tego dotyczy interwencja dziennikarska prowadzona w tej sprawie przez naszą redakcję. Kropka. Gładko chcę przejść do swobodnej wypowiedzi, Wysoki Sądzie. Zdaje się, że od tego powinny się zacząć wyjaśnienia obwinionego. Czyli przejdę do swobodnej wypowiedzi. Cieszę się za umożliwienie mi formy dyktowania, więc ja już podyktuję do protokołu. Proszę pana, czy zamierza pan odpowiadać na pytanie, co stało się 15 grudnia 2020 roku? Tak, jestem w stanie zacząć odpowiadać na te pytania, choć wolałbym zacząć od swobodnej wypowiedzi, aczkolwiek moja swobodna odpowiedź będzie również odpowiedzią właśnie na to pytanie. 15 grudnia 2020 roku, tak? Przyjechałem do Nowego Targu razem ze znajomym Szymonem Radoniem, którego chcę. W tym miejscu chcę złożyć do protokołu, że jestem poganiany przez panią przewodniczącą ze względu na złą logistykę pracy w tutejszej firmie. Pani przewodnicząca, zapewniam panią, że mam bardzo dużo do wyjaśnienia w tej sprawie. Niewykluczone, że będę wyjaśniał na temat tej sprawy i składał obszerne, uzasadnione wnioski przez kilka godzin. Natomiast jeżeli się pani przewodniczącej ta sytuacja nie podoba,
solidaryzuję się z panią, bo mi też się nie podoba. A wie pani, kto jest temu winien? Zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym, to jest moja opinia dziennikarska, reprezentowana przez tego tutaj pana Piotra Srokę, który zresztą, jak widzi pani, nadpobudliwy, butnie i arogancko uczestniczy dalej sobie w tym przestępstwie. Więc 15 grudnia przyjechałem do Nowego Targu z moim znajomym kolegą Szymonem Radoniem, którego niniejszym już zgłaszam, że chcę powołać na świadka w tej sprawie. Ze względu na to, że pojawiały się skargi społeczności Podhala, że w jednym z budowlanych hipermarketów stosowany jest bezprawny terror sanitarny. Jako że jestem dziennikarzem z obowiązkami, uprawnieniami i ochroną prawa prasowego, przyjechałem sprawdzić w ramach interwencji dziennikarskiej, czy rzeczywiście dochodzi do bezprawnego terroryzowania ludzi, nieuzasadnionego wzywania policji i narażanie zupełnie bezprawnie na infamię społeczną ze strony ochrony tego supermarketu. Na miejscu zastaliśmy kilku chłopaczków. No i jednym z tych chłopaczków był przedstawiony mi podówczas niejaki Damian Gabryś ze Szczawnicy, ulica Główna 45. No, mojemu koledze, którego też chcę do tej sprawy powołać jako świadka i zadać mu szereg pytań w tej sprawie. Czy to zostało dopisane, że ten, bo w ramach zeznań są składane wnioski. Tak, jest napisane, że chcę go powołać na świadka. Tak? Dobrze, dziękuję. I zadać dużo pytań, to też jest. A widzi pani, tego nie było. To jest bardzo ciekawe, ponieważ nie wiem, na ile jestem uważnym obserwatorem, ale to by wynikało, że panie się porozumiewają telepatycznie, bo ja właśnie po klepaniu zrozumiałem, że jest za mało tekstu. Pani przewodnicząca nie zatrzymała, a bardzo istotna kwestia, że chcę mu zadać wiele pytań. To wiadomo, że w ramach zeznań, w trakcie trwania zeznań są wnioski. No więc przyjechałem na miejsce, poznałem tą osobliwość, którego powołuję na świadka. Został mi on przedstawiony jako chłopak, który tutaj się też stara walczyć z bezprawiem. W trójkę weszliśmy do tego marketu budowlanego o nazwie Castorama i rzeczywiście, oczywiście prowadząc transmisję na żywo jako integralna część interwencji dziennikarskiej,
I rzeczywiście na wysokości ochrony rzuciła się na nas ochrona, żądając nałożenia jakiejś szmaty na twarz celem podduszania się. Byli ekspresyjni, wybuchowi, nadpobudliwi i agresywni. Żądali częściowego podduszania się i grozili, że jeżeli tego absurdalnego żądania nie spełnimy, to że zadzwonią na policję. Czyli, panie Marku, pan po prostu wszedł do budynku sklepu bez maseczki, tak? I z tego wywiązała się rozmowa z ochroną. Znaczy, Wysoki Sądzie, tak zadane pytanie, to jakbym zadał pytanie. Nie, to proszę pani, bo pani weszła do sklepu nie założywszy bielizny. I z tego powodu wiązała się awantura. To pytanie jest odbierane, że to jest coś oczywistego, że się zakłada szmatę na twarz. Proszę mnie przerywać, to była paraza pana słów, czy dobrze zrozumiałam? Po prostu państwo weszli się bez maseczek. Tak, tylko mnie poraziła, pani przewodnicząca, oczywistość pani pytania. Nie pytam pani, czy pani chodzi w majtkach, czy nie. Proszę nie stawiać jako oczywistą tezę, że chodzenie w jakichś szmatach na twarzy jest czymś oczywistym, bo nie jest. Po prostu nie jest. Przypominam panu, że mówił pan po pierwsze do sądu, nie do koleżanki. Po drugie wskazywałam panu, że pani Mariolo, to pani skróciła dystans mówiąc do mnie panie Marku. Ja mówię pani Mariolo, jeżeli pani znajdzie jakikolwiek przepis kodeksu postępowania karnego, który nakazuje do pani mówić per Wysoki Sądzie, albo per pani przewodnicząca, mówię grzecznie kulturalnie, nie mówię per Mariola, mówię per pani Mariolo, jestem grzeczny kulturalny, mimo że już w paru miejscach zaczęło być naginane moje prawo wynikające akurat z KPK. I wtedy zazwyczaj... Mogę kontynuować, świetnie. Zdarzenia z grudnia 2020 roku. Ku mojemu zdumieniu rzeczywiście wręcz używając siły fizycznej nie wpuszczono nas do tego sklepu. I domagano się założenia szmaty na twarz celem częściowego podduszania się. I rzeczywiście spełniono groźby. Nieuzasadnionego wezwania patrolu policji. W tym miejscu muszę stwierdzić, że uniemożliwienie robienia zakupów w placówce ogólnodostępnej, działającej na bazie polskiego prawa, jest samo w sobie wykroczeniem, panie Sroka, nie bawimy się telefonem na sali. Wykroczeniem jest. Przepraszam, że musiałem wyręczyć sąd, ale po prostu. Ale widzi pani, jak jest bezczelny, widzi pani? No jest bezczelny, to. Dobra. Więc to było pierwsze wykroczenie. Wykroczenie, panie Sroka. Wykroczenie, czyli uniemożliwienie klientowi, znamy z kodeksu wykroczeń, uniemożliwienie ogólnodostępnej placówce zrobienia zakupów jest wykroczeniem. Czyli to już było pierwsze wykroczenie, które zastałem w ramach tamtej interwencji dziennikarskiej. Drugim, właściwie nawet sam nie wiem, czy to już wykroczenie, czy przestępstwo, było nieuzasadnione wezwanie patrolu policji. Czyli narażenie też człowieka, ja akurat byłem dziennikarzem, prawda, robiłem to dla interesu społecznego, żeby uwidocznić, że takie karkołomne rzeczy mają miejsce. Natomiast
Natomiast zwykły szary Polak, łożący na instytucje państwowe za to, że się nie chce dawać poddusić, że jest terroryzowany i nasyłana jest na niego policja, to rzeczywiście nie mieści się w żadnym pojęciu praworządności, moralności, a co najważniejsze, zdrowego rozsądku, przyzwoitości. W każdym razie oczywiście cierpliwie poczekałem z interwencją dziennikarską na przyjazd funkcjonariuszy policji. I tu będzie miła niespodzianka, panie Sroka. Mianowicie funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, uwaga, zachowali się zgodnie z prawem. W przeciwieństwie do pana, panie Sroka, zachowali się zgodnie z prawem, albowiem przyjechawszy na interwencję, wymieniliśmy się wiedzą na temat stanu prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej na tamten czas. Funkcjonariusze ci poinformowali mnie o istnieniu rozporządzenia ministra zdrowia, które rzekomo w ramach ochrony zdrowia nakazuje ludziom doprowadzać się do stanu częściowego niedotlenienia. Przepraszam. Kochani, jestem na sali sądowej. Zeznaję właśnie. No, musimy się rozłączyć. No, to dobra, to pan. Przepraszam, już wyłączę telefon, ale to kobieta karmiąca z dzieckiem dzwoni. To pilny telefon. Nie może pan jakąś szczegół swojego życia prywatnego. Proszę kontynuować. A cóż innego w tej chwili nie robi, jak ujawniamy tutaj szczegóły życia prywatnego właśnie, niestety. Sąd mnie pytał o prywatne, bardzo intymne rzeczy już na tej sali, mimo że... Dokładnie tak powiedziałem. Dziękuję za wierne odwzorowanie. I rzeczywiście wiedziałem o istnieniu takowego, dodam od siebie, skrajnie idiotycznego rozporządzenia ministra zdrowia. Niemniej jednak ustawa, która dotyczyła tego rozporządzenia, nie przewidywała niczego takiego, co by nakazywało obowiązek podduszania się gdziekolwiek w oparciu o rozporządzenie do tejże ustawy. Ustawa tego nie znała. Tak samo czegoś takiego nie zna, i tutaj jest co najmniej kilka, jak nie kilkanaście artykułów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja nie przewiduje czegoś takiego, ażeby minister poprzez swoje ramię zbrojne egzekwował jakieś praktyki BDSM na narodzie polskim. Można to uzupełnić. BDSM rozumiem jako taki seksualny fetysz polegający się na podduszaniu. Celowo tak ginekologicznie mówię, chcę sprawdzić waszą reakcję, na ile jesteście państwo ludźmi, a na ile robotami, czy w ogóle ten absurd
tego naszego spotkania, czy w ogóle ktokolwiek dostrzega na tej sali. W każdym razie, wracając do 15 grudnia 2020 roku, poinformowałem panów policjantów, że rozporządzenie, na podstawie którego wzywani są do tej interwencji, że jest nielegalne, że ono nie może być legalne w kontekście obowiązującej konstytucji i tym bardziej nie może być legalne, ponieważ nie ma delegacji ustawowej. To było rozporządzenie, które właściwie nie wiadomo do czego się odnosiło, na pewno nie do żadnej ustawy. Podówczas nie było jeszcze setek tysięcy wyroków przed różnymi sądami Rzeczypospolitej Polskiej, które to wyroki nie zostawiły suchej nitki na temat nielegalności, zwłaszcza tego pierwszego rozporządzenia. To pierwsze rozporządzenie gwałciło wszystko, wszystkie prawa, moralność, tak jak już wspominałem. Poinformowałem także funkcjonariuszy, że jeżeli z jakiegoś powodu jego przełożeni nakazują interweniować w tej sprawie, w sprawach tego typu, to żeby też mieli świadomość, że podejmując interwencję, same w ogóle przejście do procedury legitymowania w związku z taką sprawą, już jest to czynność, która wykracza poza kompetencje i obowiązki funkcjonariusza policji. Taka interwencja jest niczym innym jak przestępstwem z artykułu 231 Kodeksu Karnego, czyli przekroczeniem uprawnień. I żeby mieli też tego świadomość. Natomiast rozpatrując na miejscu tą sytuację prawną z funkcjonariuszami, nawet gdyby czysto hipotetycznie przyjąć, że rozporządzenie nie mające żadnej delegacji do ustawy, a tym bardziej konstytucji, że jednak jest przepisem wiążącym policjantów, to po pierwsze w takiej sytuacji na podstawie ustawy o policji winni oni z pominięciem drogi służbowej zawiadomienie komendanta głównego, że odmawiają wykonywania czynności, które są przestępstwami, a w mojej ocenie w ogóle nie skorzystanie z tej drogi przez funkcjonariuszy w czasie pandemii, to wszyscy dopuścili się czego, panie Sroka? Niedopełnienia obowiązków, czyli ten sam artykuł 231 Kodeksu Karnego. Więc na miejscu rozważawszy, że jednak ten przepis
rozporządzenia ma jakąś moc. To w ramach tych samych nielegalnych rozporządzeń ministra zdrowia ma taki przydomek, minister choroby i nagłej śmierci. Tak jest określany, zwłaszcza no, ostatnie dwa tygodnie to już jest wysyp tego, z czymśmy mieli do czynienia. Panie Stroka, przepraszam i wstyd powinien pan tu okazać. To, że marnujecie tutaj podatników pieniądze w ogóle. Więc nawet, żeby czysto hipotetycznie uznać, że ten przepis jest wiążący, to w tych samych nielegalnych przepisach rozporządzeniowych była klauzula, że są osoby, o jaśnie pan pozwolił, żeby były osoby zwolnione z obowiązku przymusowego podduszania się za pomocą zakrycia szmatą twarzy. Że istnieją osoby zwolnione. Na podstawie zaświadczeń lekarskich. I znowu na tamten stan prawny rozporządzeniodawca, który całej okazałości był nielegalny wówczas, najpewniej zapomniał, że istnieje ustawa chroniąca prawa pacjenta. Oraz ustawa RODO. Co za tym idzie? Gdyby czysto hipotetycznie przyjąć, że rozporządzenie było jednak legalne, choć wiemy, że było nielegalne. Gdyby czysto hipotetycznie przyjąć, że było legalne, razem z wszystkimi swoimi także i zwolnieniami, to i tego właśnie dotyczyła ta interwencja dziennikarska, zachowaniem zgodnym z prawem ochroniarzy, a później policjantów, było ewentualnie zwrócenie uwagi o tą szmatę na twarzy. Ale od razu zapytanie, czy przypadkiem pan nie jest zwolniony. A jeżeli rozporządzeniodawca swojej nielegalnej twórczości w ogóle coś takiego zawarł, to wszyscy, którzy rzucili się na siebie, to jest w ogóle obrzydliwe zjawisko, które nastąpiło, Wysoki Sądzie. Obrzydliwe. Proszę się nie dziwić mojemu ogólnemu uniesieniu w tej sprawie. Ludzie, którzy zostali napuszczeni na siebie w związku z tą nielegalną twórczością ministra zdrowia, powinni wiedzieć, że mogą być osoby zwolnione z noszenia szmat na twarzy, że te osoby mogą być zwolnione na przykład z przyczyn jakichś lękowych, na przykład zaburzeń psychicznych. I że trzeba do takich osób podchodzić z empatią i prawem. Innymi słowy, nawet na bazie tych bubli prawnych, jedyną reakcją, taką właściwą, praworządną na tamten czas było przyjęcie do wiadomości, że jak człowiek wchodzi swobodnie oddychawszy, to niech sobie idzie niepokojony, swobodnie oddychawszy. I taki był stan prawny na tamten czas. Wrócę do formuły Wysoki Sądzie. Zwracam się do całego sądu, aż do fundamentów, aż po dach. Innymi słowy, jeżeli na tamten stan prawny rozporządzenie było nielegalne, więc w ogóle sprawy nie powinno być. Nie powinno być niewpuszczenia do sklepu, nie powinno być nielegalnego wezwania policji. Skoro jednak zostali wszyscy wprowadzeni w błąd przez ministra, to dalej na podstawie tych przepisów osoba, która szła bez szmaty na twarzy, nie powinna być zaczepiana, bo domyślnie powinna osoba kontrolująca
wziąć pod uwagę, że najpewniej ta osoba jest zwolniona. A tak z ludzkiego prawa po prostu człowiek chce swobodnie oddychać, ponieważ to, co nam w sądzie tutaj nakazano, jest absurdem. Byliśmy oboje na biologii. Wszyscy byliśmy na biologii. Na poziomie szkoły średniej. Wirusy atakują organizm niedotleniony, osłabiony. A najlepszą receptą na niedotlenienie i osłabienie organizmu jest nałożenie przyduszającej szmaty na twarz. Ludzie dlatego tak masowo honorowali na różne wirusy, ponieważ jakiś idiota pod przewodnictwem innych kretynów i całego tego globalistycznego interesu zarządzili, zrobili zamordyzm, zrobili taką hybrydę nazistowsko-komunistyczną, którą tutaj w tej chwili reprezentuje pan Sroka. Dobrze pamiętam nazwisko, tak? Piotr. Pan Piotr, dobrze. Po wymianie tej argumentacji z funkcjonariuszami policji masz pan na komisaracie funkcjonariuszy, którzy zachowali się jak trzeba. Mianowicie funkcjonariusze faktycznie stwierdzili, że... Znaczy, to była wymiana zdania już do pani, nie pamiętam, jak ona wyglądała. Niewykluczone, że padło hasło ze strony policji, że policja chcieliby takie zaświadczenie zobaczyć u mnie. I nie winię ich za to, ponieważ wtedy nie było tak szerokiej linii orzeczniczej w sądach w tej sprawie. Więc podeszli z ufnością do tych nielegalnych rozporządzeń, natomiast faktycznie stwierdzili, że ustawa o ochronie praw pacjenta i RODO, najnormalniej w świecie, może niemoralnym jest też, tak już po ludzku znowu powiem, zaglądać komuś do zaświadczeń, gdzie mogą być wypisane choroby, prawda? Panie Sroka? Podam taki przykład. Przepraszam za swoją ironię, natomiast wie pani, ja się zwracam do przestępcy w mojej ocenie. Do normalnego przestępcy, który... No. Dobrze. Nie. Ja ważę słowa, spokojnie. Myślę, że sąd jest również porażony po prostu absurdalnością tej rozprawy. Stąd mój taki ironiczny ton od samego początku. I z powodu przestępczego zachowania tej formacji po prostu. Funkcjonariusze ci stwierdzili, że faktycznie... To ja tutaj proszę o doprecyzowanie. W jego ocenie do przestępcy, który współuczestniczy w popełnieniu przestępstwa w postaci sporządzenia tego wniosku i reprezentowania go. Funkcjonariusze wzięli wówczas pod uwagę to, że faktycznie są zwolnienia na mocy tych rozporządzeń, które założyli wtedy, że są legalne i że faktycznie ustawa o ochronie praw pacjenta i w ogóle ustawa RODO i zwykła ludzka przyzwoitość zakazują patrzenia przez funkcjonariuszy, nawet funkcjonariuszy, opatrzenia ludziom choroby. Zresztą później, w zwyrodniały sposób, kolejnym nielegalnym rozporządzeniem, minister zdrowia uszczegółowił to, najpewniej pod wpływem między innymi interwencji dziennikarskich naszego portalu. Coś nam się chyba zacięło pisanie, co? Cośmy tym razem, cośmy zjedli? Pani przewodnicząca, no ilość stukań mi nie nadąża z tym, co ja mówię. Znaczy za mało stukań było, a dużo powiedziałem. Proszę odczytać ostatnie zdanie protokołu. Jeżeli nie będzie literalnie sporządzony protokół z tego, co mówię, pani Mariolo, za chwilę złożę wniosek o pani włączenie.
ponieważ informuję panią, że taki sposób prowadzenia sprawy nie jest przewidziany w kodeksie postępowania karnego i już pani bardzo mocno balansuje na krawędzi przekraczania swoich uprawnień, czyli normalnego popełnienia przestępstwa, a to jest samo wykroczenie. Pan jest uwikłany w przestępstwo, a pani sposób prowadzenia ten. Proszę mi odczytać, nie. Ostatnie trzy zdania proszę odczytać. Na szczęście się rejestruje dzięki interwencji dziennikarskiej i dowiemy się, co przeoczacie. A ja uważam, że każde zdanie pod tym, co ja tutaj mówię, jest ważne. I tam było jedno zdanie, które mi teraz uciekło. Ja chcę tutaj dodać do tego zdania. Celowo parafrazując tą sytuację, w której się znalazłem, to była sytuacja tak, jak ja bym na ulicy podszedł na przykład do pana Piotra Sroki i nakazywał mu okazaniem się zaświadczeniem o posiadanej chorobie, na przykład hemoroidy. To jest ta sama sytuacja, Wysoki Sądzie. Podchodzą osoby i nakazują człowiekowi choremu, który jest terroryzowany, bo chce swobodnie oddychać, żeby się okazywał jakimiś zaświadczeniami lekarskimi i genealogicznie pokazywał swoją chorobę. Ja tak w łopatologiczny sposób staram się, że tak powiem, i w eter, i do państwa ogólnie przemówić, w jakim absurdzie uczestniczyliśmy. Natomiast funkcjonariusze ci pierwsi zachowali się zgodnie z prawem. Po wymienieniu się wiedzy na temat stanu prawnego odstąpili w ogóle od procedury legitymowania. Był to niewątpliwy sukces interwencji dziennikarskiej. Wówczas media społecznościowe nie były aż tak bardzo cenzurowane na samym początku. Materiał ten, z tego co pamiętam, obejrzało 250 tysięcy ludzi, przynajmniej tak pośrednik pokazywał. I była to niewątpliwa, bardzo duża, pożyteczna i ważna i potrzebna lekcja z obowiązującego stanu prawnego w związku z otaczającym nas bezprawnym terrorem sanitarnym na wielu płaszczyznach życia. Wówczas, kiedy właściwie nasze drogi się rozeszły z państwem funkcjonariuszami, byłem zadowolony z takiego przebiegu interwencji. To nie jest tak, Wysoki Sądzie, że jako redakcja obnażamy przestępstwa policji, ponieważ wychodzę z założenia, a zacytuję utwór muzyczny, że każdy pies to pała. Faktycznie w tej interwencji funkcjonariusze zachowali się poprawnie i w tej konkretnej sytuacji wcale bym ich tak nie określił. Aczkolwiek faktycznie, zwłaszcza po ostatnich dwóch latach, określenie artysty wydaje się być trafne wobec tych, którzy zostali w tej formacji po takim festiwalu przestępstw na narodzie, jaki dokonali, które to przestępstwa zaowocowały obecną inflacją, ruiną gospodarczą,
I żeby było śmieszniej, ci, którzy nie dopełnili swoich obowiązków w postaci zawiadomienia komendanta głównego z pominięciem drogi służbowej, że nie będą wykonywać przestępczych rozporządzeń, tym samym bronili tego systemu po to, żeby doszło do dzisiejszej sytuacji gospodarczej. Jeszcze, Wysoki Sądzie, proszę sobie wyobrazić, że mają czelność protestować o podwyżki, jak oni doprowadzili do inflacji. Kiedy macie ten protest w Warszawie, panie Sroka? Jedziesz pan? Czy już był? Jak to tam? Nie będzie chyba teraz, co? No. Nie ma to nic wspólnego ze sprawą. Dobrze. Jak nie ma nic wspólnego ze sprawą? To była interwencja dziennikarska uwidaczniająca, że policja popełnia przy przestępstwa, doprowadzi do ruiny gospodarczej. I co się stało, panie Dara? Jest rzeczą oczywistą. Dobrze, Wysoki Sądzie, jest po prostu rzeczą oczywistą, kontynuuję zeznania, wyjaśnię, że jak się drukuje puste pieniądze w ramach tarcz inflacyjnych, jak się równolegle zamyka gospodarkę, zabrania ludziom pracować, to też ekonomia na poziomie liceum. Ale czy Nie. Przepraszam. Wysoki Sądzie. Czy skutki przestępczego działania, jak bym chciał zauważyć, przypomnieć Wysokiemu Sądowi w ogóle, o istnieniu artykułu 304 Kodeksu Postępowania Karnego. Artykuł 304 Kodeksu Postępowania Karnego, oczywiście wiem, że ten przepis jest martwy, ale między innymi jako redakcja staramy się edukować funkcjonariuszy publicznych o tym, który to artykuł mówi, że każdy urzędnik państwowy, jeżeli dowie się lub jest świadkiem popełnienia przestępstwa, ma obowiązek zawiadomić prokuraturę w tej sprawie. Ja jako obywatel mam społeczny obowiązek. Czyli mogę, a nie muszę. Państwo tutaj siedzący, czyli pan Piotr Sroka, pani Mariola Kołton, jeżeli na przykład w wyniku Kołton, przepraszam, nie chciałem urazić. Jeżeli się w tej sprawie dowiedzą o jakimś przestępstwie, macie państwo na mocy tego niestety znowu martwego przepisu, podobnie jak 231 Kodeksu Karnego, obowiązek zawiadomić prokuraturę. Jeżeli, sąd mi przerwał w momencie, kiedy właśnie artykułowałem, że przestępcza działalność tej formacji zaowocowała kryzysem i ruiną gospodarczą, czyli generalnie rzecz biorąc z tej wypowiedzi to sąd powinien sporządzić wniosek do prokuratury na ministerstwo, a nie przerywać mi zeznań. Czy odnośnie zdarzenia z 15 grudnia 2020 roku? Zdarzenie z 15 grudnia 2020 roku przyczyniło się do ruiny gospodarczej i inflacji w tym kraju. Kto chce zeznać? Proszę sobie, usiąść. Nie, bo ja nie skończyłem wyjaśniać. Ja nie skończyłem wyjaśniać, pani Mariolo, w tej sprawie. Żądam dalej kontynuowania mojej swobodnej wypowiedzi, ze względu na to, że najważniejszy aspekt dotyczący tego wydarzenia 15 grudnia jeszcze jest przed nami. Czy zapisano, że w związku z takimi nielegalnymi postawami doprowadzono do inflacji? Tak, już wcześniej. Dziękuję uprzejmie. Jedziemy dalej. Po tej sytuacji pozostał w rzeczonym sklepie tylko obywatel Damian Gabryś. Który to obywatel Damian Gabryś, najwyraźniej ukontentowany i ucieszony tym, że faktycznie interwencja dziennikarska w oparciu o literę prawa przyniosła skutek, jak to się mówi, chytry dwa razy traci, tak? Mianowicie od razu najwyraźniej zaświtała mu myśl w głowie, że będzie żądał od ochrony odszkodowania w związku z naruszeniem dóbr osobistych, które niewątpliwie nastąpiło, rzeczywiście nastąpiło. Czy
I wówczas... No to ja to powiem w inny sposób. Damian Gabryś zaczął wzywać funkcjonariuszy policji, żeby spisali dane ochroniarzy ze względu na to, że zostały naruszone jego dobre osobiste, bo rzeczywiście takie dobra osobiste zostały naruszone. Przy czym? Uprzednie przecinek. Przy czym? Ja nie byłem zadowolony z tego, że akurat w tamtym czasie chciał ustalać dane osobowe, ze względu na to, że ja właściwie już kończyłem interwencję dziennikarską niewątpliwym sukcesem, jaki osiągnęliśmy, czyli uwaga, sukcesem jest to, absurd, prawda? Sukcesem jest to, że policjanci się zachowali zgodnie z prawem. Tutaj dodam poboczny komentarz. Na kilkaset interwencji dziennikarskich przeprowadzonych przez naszą redakcję w tym czasie tak zwanej pandemii, rzeczywiście zachowanie funkcjonariuszy zgodnie z literą prawa to był marginalny wyjątek. Generalnie 99%, a nawet chyba przecinek 9 funkcjonariuszy popełniało na narodzie festiwale przestępstw w związku z różnymi konfiguracjami tych nielegalnych rozporządzeń. W związku z faktem, że Damian Gabryś w dosyć ekspresyjny sposób zażądał wylegitymowania osób, które naruszyły nasze dobra osobiste, w dodatku równolegle, o ile dobrze pamiętam, przyjechał drugi patrol policji. I niestety przez nadgorliwość Damiana Gabrysia, że akurat wtedy chciał, zepsuł cały efekt i faktycznie funkcjonariusze przystąpili do legitymowania wszystkich uczestników zdarzenia jako potencjalnych świadków w sprawie znieważenia. I niestety, bo o to tu w ogóle chodziło, prawda? Że nawet w takiej sytuacji, kiedy nielegalnie zostaną wezwani policjanci, nie mają prawa legitymować po ustaleniu stanu prawnego. No i niestety w sytuacji, kiedy na żądanie Damiana Gabrysia o ustalenie tych danych, no to wtedy już była jak najbardziej na mocy ustawy o policji podstawa do legitymowania także i mojej osoby. Dlatego wówczas już nie protestowałem i okazałem dowód osobisty, co spowodowało, że poznałem panią Mariolę Kołton, bardzo mi miło, i pana Srokę Piotra. On jakiś taki tam pobudliwy, nie? Jakiś nerwosolek czy jakieś ziółka. Oj, 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 no sprzęt leci, sprzęt redakcyjny. Ale żyjemy. Żyjemy. No tak, no, no oczywiście, że chcę dodać. No przecież o tym cały czas mówimy. Co za tym idzie, zostałem wylegitymowany, dzięki czemu właśnie państwa poznałem wszystkich i na tą delegację też musiałem poświęcić sporo pieniędzy. Właśnie co z kasą za dojazd tutaj do tego cyrku? Dobra, przechodząc do rzeczy. W każdym razie doszło do tego spisania nas, a później już faktycznie nieukontentowany zachowaniem Damiana Gabrysia postanowiłem kontynuować interwencję dziennikarską, ponieważ nie wszyscy uczestnicy procederu nielegalnie konfidenckiego, bym go tak nazwał,
czyli ci, którzy donieśli nielegalnie na nas, na policję, nie wszyscy zostali ujawnieni wtedy. Okazało się, że był tam jakiś pan, nie wiem, Biesiek, czy Zdzisek, już nie wiem, czy Staszek, nie pamiętam. Na nagraniu jest. Mam nadzieję, że... Masz pan nagranie, nie? Panie Szoka? Bez nagrania. Tak. No, polubiłem pana tak. I tak, i później chciałem ustalić, kiedy faktycznie przyjechała policja. Kiedyśmy stwierdzili zastany stan prawny. Chciałem ustalić jeszcze tą osobę trzecią, tego konfidenta, który nie dość, że konfident, to jeszcze nielegalnie w sposób się swoim łajdackim zachowaniem parał. Więc faktycznie chodziłem i z kilkoma pracownikami przy włączonej kamerze przeprowadziłem kilka miłych, sympatycznych rozmów. Pamiętam tam bardzo sympatycznego pana jakiegoś kierownika. Parę tam jeszcze innych osób było całkiem miło i sympatyczne. No wiadomo, dla potrzeb realizacji dziennikarskiej było może i trochę widowiskowo, natomiast było to wszystko spowodowane li tylko chęcią jeszcze ustalenia jednej osoby, która w tak haniebny sposób się zachowała, ponieważ też najwyraźniej brak asertywności przeważył nad moralnością. Konkludując, o co ja tu w ogóle jestem obwiniony? Czy pan Dara by mógł to odczytać? Czego wy w ogóle ode mnie chcecie? Zapytam tak prosto, jak prosty chłop w sądzie, którego kręcą w sądzie. Czego wy chcecie ode mnie? Czy ma pani w ogóle jakiekolwiek nagranie z tego? Teraz już tak przejdę już do meritum sprawy. Czy oni dostarczyli jakieś nagranie z tego? Jeżeli nie dostarczyli, tą sprawę należało umorzyć, zanimśmy się w ogóle zobaczyli face to face, pani Mariolo. Czemu pani tego nie umorzyła? Ja oglądałem to nagranie jeszcze drugi raz, ponieważ ono funkcjonuje w internecie. Konkludując, z całą pewnością zarówno Szymon Radoń, tam obecny, zarówno jak i ten biedny, nieszczęsny Damian Gabryś, tam obecny, jak i zarówno ja, nikt z nas nie zakłócił porządku prawnego w tamtym miejscu. Była prowadzona zgodnie z prawem interwencja dziennikarska. Interwencja dziennikarska wykazała popełnienie wykroczenia, nieuniemożliwienia zrobienia zakupów ludziom niepodduszającym się. Było przestępstwo nieuzasadnionego wezwania policji. Była interwencja policji, która w pierwszej fazie była najbardziej zgodna z prawem. W drugiej fazie doszło do spisania pod pretekstem ustalenia osób, które naruszyły nasze dobra osobiste. A ci w mojej ocenie, wysoki sądzie, bandyci z policji, co zrobili? Mnie zrobili obwinionym, tak? No dobra, przechodzimy do najistotniejszej kwestii, wysoki sądzie. Dlaczego między innymi ta interwencja dziennikarska tutaj jest podjęta? Mianowicie, bardzo zastanawiające jest, panie Piotrze Sroka, mimo że zwracam się do sądu, że w niniejszej sprawie obwinionym jestem tylko ja. Osoba, która w żaden sposób nie można po stworzeniu tego filmu przypisać do tego obwinienia, które tam rzekomo miało nastąpić, tak, tego wykroczenia. Dlaczego ja jestem osobą tutaj obwinioną? A na przykład osoba, która, jeżeli komukolwiek cokolwiek by można byłoby tu próbować przypisać, czyli osoba Damiana Gabrysia, jest tutaj świadkiem w tej sprawie. Chyba że w równoległej sprawie jest obwinionym.
W tym miejscu chciałbym powołać na świadka obecnego na sali Piotra Srokę na okoliczność ujawnienia, jakie rozgałęzienia ma ta sprawa. Także jak zaraz go powołam na świadka, po decyzji, że zostanie powołany na świadka, rozumiem, że już nie będzie mógł w tej roli tutaj tak tych głupich min stroić do mnie. Proszę pani, pani wybiórczo reaguje na moją ekspresję, natomiast jak on robi głupkowate cały czas do mnie miny, na to pani nie reaguje, tak? Jest ewidentnie pobudzony. Cały czas mi tutaj stuka długopisem, bawi się rękami, bawi się telefonem lekceważąco instytucję sądu. Ja to, że tak powiem, z urzędu, bo nagrałem tyle przestępstw pod takimi żelaznymi orłami, że z urzędu, że tak powiem, nie uznaję tego systemu. Uważam go za zbrodniczy, łącznie sam tutaj to maskaradą, w ogóle, że tutaj jesteśmy, tak? Najlepszy dowód zbrodniczości tego systemu jest to, że w ogóle tutaj dzisiaj jesteśmy. O, to jest właśnie można taka wisienka na torcie. Pytanie za 100 punktów. Macie film w ogóle z tego? Czy naprawdę puściliście sprawę bez nagrania w dowodach sprawy? Pytanie, moje pytanie, wniosek do sądu o udzielenie informacji. Czy wniesione i procedowane w wstępnej kontroli sądu, czy ten wniosek zawiera nagranie filmowe? Proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Zawiera. Świetnie. Bardzo dobrze. Nie, dobrze, bo ja nie skończyłem zeznawać. Nie skończyłem zeznawać. Ale ja chcę tutaj jednym zdaniem bardzo ważnie, Wysoki Sądzie. Ale zaraz, ja nie skończyłem zeznawać. Halo, ja nie skończyłem zeznawać. Przepraszam, pani Mariolo, nie skończyłem zeznawać. Pani naprawdę chce mi przerwać w trakcie wyjaśnień? Ja nie będę tu drugi raz jeździł. Proszę mi umożliwić zeznawanie. Ale dlaczego mi pani czas? Jedno zdanie. Proszę mi dać jedno zdanie, bo to jest bardzo ważne. Złożę jeszcze wnioski o świadków. Także proszę tutaj naprawdę szanować się przede wszystkim mnie, bo to ja jestem pani pracodawcą, jeżeli pani zapomniała. Artykuł 4 Konstytucji. Jestem pracodawcą pana, który brzydkie do mnie miny, i ja jestem pani pracodawcą. Więc ja jako pani pracodawca oświadczam, że ja 500 zł musiałem poświęcić na przyjazd tutaj do pani o sprawę, która jest mandatowo na 100 zł, proszę pani. Niniejszym w każdym razie przerywa pani w najistotniejszym momencie. Zaraz pani złoży wniosek o wyłączenie i skończy się nasza zabawa. Ponieważ pani prowadzi sprawę w sposób stronniczy i coraz bardziej naginający kodeks postępowania karnego. Chcę jeszcze jedno zdanie, jeżeli panią goni czas, ale mnie to nie interesuje, że sobie logistycznie nie umiecie pracy zorganizować i w ten sposób znowu moje dobra osobiste naruszacie w ten sposób. Natomiast chcę dodać zdanie, że w ramach śledztwa w redakcji czujny.pl doszliśmy, że wicekomendant w Nowym Targu jest spokrewniony z jedną z osób funkcjonujących w tej sprawie i zadaje publiczne pytanie. I to może wyjaśniać, Wysoki Sądzie, dlaczego tylko ja jestem obwiniony, a jeden z tej trójki, którą są cała trójka jest niewinna, jest li tylko świadkiem tej sprawy. I na tą okoliczność, Wysoki Sądzie, przechodzę teraz, zawieszam moje zeznania, ponieważ chcę kontynuować, rozumiem, że nas czas nagli. Chcę kontynuować, ja nie skończyłem w tej chwili zeznań, proszę to zaprotokołować. A po drugie składam wnioski. Pierwszy wniosek składam o przesłuchanie w charakterze świadka pana Piotra Srokę, tutaj obecnego. Na okoliczność tego, czy mu są wiadome, a powiedział już na samym początku, mamy to nagrane, że są mu wiadome meandry sporządzania tego wniosku, więc na tą okoliczność chcę pana powołać. Później chcę powołać wszystkich funkcjonariuszy, którzy przy tym wniosku brali udział. Poza tym chcę powołać pana Piotra Dara, wicekomendanta, pana przełożonego, pana Piotra Sroki, Piotr Dara, na okoliczność jego ingerencji w tą sprawę i na okoliczność ewentualnego, ustalonego przez redakcję czujny.pl spokrewnienia z jednym z osób uczestniczących w tym, mimo że ta osoba jest niewinna, tak samo jak ja. Kolejny wniosek wnoszę o przesłuchanie wszystkich funkcjonariuszy policji,
na okoliczności, które tu przedstawiam z Nowego Targu, czyli na okoliczność sporządzania tego, na okoliczność ich wiedzy co do nielegalności tych przepisów. Przypomnijmy, w ramach tej sprawy, jak widzisz, są już coraz więcej przestępstw ujawnianych jest. Przy takim głupiej sprawie o wykroczeniu. I jeszcze jest jeden wniosek, mianowicie nie stać mnie na dalsze tutaj jeżdżenia i zabawy z wami, dlatego wnoszę Wysoki Sądzie o przydzielenie mi adwokata z urzędu w osobie adwokata mecenasa Jacka Ludziaka, ponieważ z firmy Adwokatura Polska tylko jemu ufam, a już w tej chwili nie stać mnie na dalsze płacenie panu mecenasowi za delegację, a żaden inny mecenas nie jest w stanie, jak widzi pani, mojej ekscentrycznej osoby okiełznać i opanować, zwłaszcza kiedy jest obwiniony o to, że walczył o zdrowie, godność, wolność, honor narodu polskiego z tego typu właśnie antypolskimi funkcjonariuszami, w mojej ocenie. Jeszcze Szymon Radoń na świadka, bo to też... Jeszcze raz, kiedy? 21 grudnia, godzina 13:30. Nie skończyłem ze zdrady, chciałbym zauważyć. 23 grudnia. A 1 grudnia? 21. No bo dzisiaj jest dzień zaduszny, święto zmarłych. Myślałem, że dzień przed Bożym Narodzeniem, że taki świąteczny. Jeszcze raz, 21 grudnia, godzina 13:30. Wysoki Sądzie, Szymon Radon jeszcze z wniosków o świadków i Damian Gabryś oczywiście. Tak, dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. Bardzo miło było w ogóle państwa poznać. Naprawdę, kawał dobrej pracy dla Polskiśmy wykonali. Nawet pan Sroka, właśnie z tą swoją butą, arogancją i takim właśnie lekceważącym stosunkiem do swojego chlebodawcy właśnie, tak. Dziękuję, miłego dnia państwu życzę. Do widzenia. Kochani, szybko przemykam na zewnątrz, bo tutaj może zasięgu zabraknąć. Kochani, jesteśmy po rozprawie. Gdzie jest druga redakcja, bo tu taka już konferencja prasowa. Prawie już tu idziemy do Marka, niech opowiada, co się działo. Witajcie kochani, byliście świadkiem rozprawy dotyczącej naruszenia, tak? Ja nie wiem, o co tu jestem obwiniony, że chyba zakłóciłem porządek w Kastoramie czy coś takiego. Kochani, no przy okazji takich spraw, przepraszam tych, których mój zbyt ironiczny ton przed tym sądem w jakiś sposób uraża. Kochani, to jest potrzebne. To jest potrzebne. Jak widzicie, łopatologicznie im po prostu objaśniam, w jakim absurdzie napuścili nas na siebie. Swoją drogą pani sędzia jest młoda, faktycznie po niewczasie się reflektuje, że nauczona złej praktyki takiego, bo sędzia powiedział, to tak trzeba, ale jak widzicie, ja przepraszam, ja się lepiej przygotuję, bo dla mnie to są takie rzeczy, słuchajcie, już oczywiste. Ja już nie pamiętam tych wszystkich paragrafów, zresztą żaden prawnik nie pamięta wszystkich paragrafów. Bardzo często po prostu wie, w której części kodeksu co ma szukać. Ja też tak mam. Natomiast no tutaj no jest ewidentny problem, tak? Pani sobie wybiórczo te wnioski przyjmuje, pani wybiórczo sobie protokołuje. Chociaż jak widzieliście, trochę się poprawiło, tak? Pod tak, koniec. Tak. Ten zabawny, musicie przyznać, pan Sroka Piotr. Tak, kochani, jak chodzimy do tych sądów o takie właśnie bzdury, pokażmy, też rozpropagowywujcie to, pokazujcie, bo po prostu, co po niektórzy sobie dalej nie zdają sprawy, w czym uczestniczyli oraz co tu w ogóle miało miejsce, tak? Tu co? Policjant tak w odstawie, może do pracy. W każdym razie, kochani,
Jak widzicie, pani sędzia bardzo jest wyczulona na to, nie? Zauważyłeś, Andrzej, jest wyczulona na te momenty, kiedy właśnie za dużo z moich zeznań wynika przestępstw systemu, które został... Powiązań. No tak, no przecież, no tak, no ta sprawa, kochani, to jest jedna z tych spraw. No niestety ta interwencja wtedy do końca się nie udała, bo faktycznie gdyby ona była ciachnięta w momencie, kiedy policjanci odstępują od legitymowania, no to byłby, że tak powiem, medialny kazus, choć niby coś takiego nie istnieje, ale byłby medialny kazus co do tego, że faktycznie możliwe, że na poziomie nieudania się systemowi napuszczenia policjantów na nas i odwrotnie, że może by się tą pandemię dało wcześniej rozprowadzić. Także no, no niestety tam do końca nie wyszło, no bo ach... Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć, jak mówi stare ludowe przysłowie. W każdym razie, kochani, no cóż, sąd rejonowy w Nowym Targu, sprawa niby błaha, ale z całą pewnością wniosek ten jest sporządzony po złości z przekroczeniem przepisów prawa. I temu jest interwencja dziennikarska w tej sprawie. Natomiast faktycznie przy okazji tej sprawy natknęliśmy się na możliwy nepotyzm. To znaczy, że wyrywkowo tylko redaktor czujny został tutaj napiętnowany, a niech zapłaci te parę stówek mandatu chociaż, tak? A może się nawet jakiś areszt tam trafi, czy coś, nie? No przecież o to tutaj, kochani, chodzi. A inni uczestnicy, znaczy Szymon, wiem, że też tam chyba zaocznie go gdzieś skazali na 500 zł za tą sprawę. Natomiast no, jest tutaj jeden delikwent, który jest w sprawie świadkiem, a wedle śledztwa dziennikarskiego naszej redakcji wychodzi, że ma w rodzinie wysoko postawionych funkcjonariuszy i policji, i emerytowanych prokuratur. Ach, za dużo bym chciał ujawniać. Kochani, interwencja dziennikarska ze wszech miar, jak widzicie, jest tutaj uzasadniona, konieczna, potrzebna, niezbędna. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni, kochani. Wspierajmy się, Polacy, nawzajem. To bardzo ważne. Dzięki ci, Andrzej, za wsparcie w dniu dzisiejszym. Także nie ma za co. Nie jestem też sam. Dziękuję redakcji Rebel24. Kochani, dziękuję też tutaj uroczym paniom, które przyjechały, niektóre nawet z bardzo daleka, nie będziemy tutaj w tej chwili pokazywać, ale które przyjechały gdzieś w czeluściach internetu, znalazły takie wezwanie, że w dniu dzisiejszym się mogę tutaj znajdować, także bardzo to cieszy. Tak właśnie się, Polacy, powinniśmy wspierać, nie napieprzać na siebie, tylko wspierać, a jak krytykować, to za zachowania i jakieś decyzje, a nie ad personam, a nie daj Boże jakieś rodzinne kwestie. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Sprzed sądu rejonowego w Nowym Targu relacje dla portalu czujny.pl i dziękuję za obecność redakcji Rebel24 ze sprawy sądowej z początku pandemii. W początku pandemii, kiedy te przepisy jeszcze były jeszcze bardziej dziurawe niż później, które też były dziurawe. Relacje z sali sądowej, z tej kolejnej batalii z systemem przeprowadził Marek Majcher dla portalu czujny.pl. Wspierajcie się, Polacy, wesprzyjcie też redakcję Czujnego. Bądźcie czujni tutaj na linii czasu, czy czujny24, czy czujny. Od czasu do czasu jest post, jak można wesprzeć redakcję Czujnego. Jesteśmy na bardzo grubym minusie. Te interwencje, które ostatnio podjąłem, spowodowały, że zadłużenie jest jeszcze większe, ale skoro są jakieś tyci, za każde oczywiście minimalne wpłaty, które wpłynęły, które są, bardzo serdecznie dziękuję, natomiast faktycznie no, dług się powiększa i sytuacja się robi jeszcze bardziej krytyczna niż ta, która była. To tak od strony finansowej wiadomo, że systemowi też chodzi o to, między innymi z tym oczernianiem, hejtem, żeby nas jak najbardziej właśnie oczernić, zaufanie do siebie jakoś obniżyć i odciąć od finansowania. Tak, kochani, nawet przyjazd do takiego Nowego Targu, pani złośliwie, właśnie zapomniałem jej zwrócić jeszcze uwagę, że to było złośliwe, na godzinę 9, tak? Wiedząc doskonale, że będę jechał z Krakowa, pewnie sprawdziła pociągi, że no niestety, gdyby była sprawa o 10:30, to bym przynajmniej miał fajny pociąg, tak? A tak to koszta oczywiście idą w górę. Jak widzicie, to, że tam jest jakaś kolejna sprawa, bo sobie nie przewidzieli, że ta sprawa będzie trwała długo, to, że jest jakaś tam kolejna sprawa, to pani mnie w tej chwili szybko, ja nie skończyłem zeznań, tak? Będzie kolejny termin, bo szybko. I teraz co? Ja będę sobie tak jeździł w te i we w te, a oni się będą bawić, oczywiście opłacani za nasze podatników pieniądze. Tak się ten system z nami, kochani, bawi. Właśnie przeciwko temu, w imieniu narodu, w imieniu szarego, prostego człowieka, a często bohatera, Polaka, w
imieniu waszym, Polacy, redakcja Czujny.pl się ujmuje przeciwko zwyrodniałemu systemowi. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Do zobaczenia, kochani.